Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnej serii na moim kanale. Tym razem kolejna część jakby, może nie kolejna część, bo jakby nie wiem, czy one się łączą ze sobą. Kolejna część, no dobra, roboczo nazwijmy kolejna część amnezji. Amnezja, słuchajcie, A Machine for Pigs, taki tytuł. Z 2000 bodajże chyba 13, z tego co tam widziałem. Co by tutaj więcej wam powiedzieć? Akcja gry zabiera nas do Sylwestra 1899 roku, do Londynu, kiedy to mamy okazję wcielić się w bogatego przedsiębiorcę Oswalda Mandusa. Czyli Oswald, czyli nowy bohater, słuchajcie. Nowy bohater, dalekiego kuzyna protagonisty z pierwszej części. Aha, czyli no pod takim kątem się tutaj mogą łączyć te dwie części. Bohater budzi się po kilku miesiącach nękającej go gorączki, którą złapał w czasie egzotycznej wyprawy w głąb azjatyckich ruin w Meksyku. Pobudka jednak nie przynosi mu równie niczego dobrego, bo słyszy głosy wołających go o pomoc synów. A chwilę potem otrzymuje dziwny telefon od kogoś, kto nazywa siebie inżynierem. Tajemniczy jegomość informuje Oswalda, że jego synowie są zamknięci w maszynie znajdującej się pod jego domem. Nie mając większego wyboru, będąc dalej osłabionym po walce organizmu z chorobą, wyrusza synom na pomoc, zanim będzie za późno. Wiecie co? Bardzo fajna, ale pytanie dlaczego na przykład, nie? O co tu chodzi? Chyba zaraz kichnę normalnie. Dobra, nowa gra. Rozpocząć. Tak. No i zobaczymy, czy to na takiej samej zasadzie będzie, jak w pierwszej części. No zobaczymy. W każdym razie zapowiada się ciekawie, jeśli chodzi o tą fabułę, nie? Ten, kto staje się potworem, zrzuca z siebie ciężar bycia człowiekiem. Okej. Co to za klatka? Ktoś tu przyszedł? A dziwne łóżko, nie? Czemu łóżko jest w takiej dziwnej klatce? A machine for pigs. Czy maszyna dla świń, tak? Czyli tutaj będziemy się bardziej zmagać, tak? Rozumiem, że będziemy się bardziej zmagać z naszą chorobą, niż tak jak w pierwszej części było. Ale dziwne łóżko, ja pierdzielę. Aby poruszać drzwiami, przytrzymaj lewy przycisk myszy i przesuń mysz, aby otworzyć lub zamknąć drzwi, w zależności od tego, w którą stronę jak skierowana jest postać, naciśnij prawy przycisk myszy. No, no. Czy po prostu, wiecie, tutaj gorączka, a tam było po prostu taki zaniki pamięci były, nie?
zamknięte. Patrzcie, wszystko na kłódkę pozamykali. Jest jakiś list. Poczytamy. W swoich snach widzę człowieka odzianego w skórę jaguara i upierzonego niczym jakiś okrwawiony święty. To, co wyszło z serca, naoliwiło nas swoją ciężką stopą, zdeptało całe zło i wyzwoliło wszystkich ludzi. Cuchnący upał dżungli, który odczuwam gdzieś wewnątrz, w okolicach czoła, moje skronie huczą, a krew pulsuje pod czaszką. Czuję, że jest tam jakaś żywa istota. O Jezu, szczur, przeklęty szczur, wgryzający się od wewnątrz w mój mózg, pragnący wydostać się na wolność. Nawet Laudanum nie jest w stanie stłumić tego nieustającego uczucia głodu. Słyszę, jak moje dzieci bawią się na poddaszu, ale zamiast miłości odczuwam przeraźliwy strach. Czemu w moich myślach jest tyle depresji? O, właśnie, cyknie od razu lepiej. Nie rozumiem w ogóle. Nie? Czemu taka klatka? Ktoś tu przyszedł. Okej. Okay. Świnka. Aby przesunąć obiekt, który jest na tyle lekki, że można go podnieść, przesuń mysz, przytrzymując jednocześnie lewy przycisk myszki. Bible. Ale wiecie co? Aha, czyli nie ma tutaj za bardzo, żeby... No, rozumiem, coś takiego. Mhm. Ale wiecie co? Jest za cicho. No. Czekajcie, bo pojawiło mi się notatki, a gdzie jest na przykład odpowiedziałem, a było napisane? Czy ja, aha, tu można kucnąć. Aha, tu można się znowu, tak wiecie, skitrać. Budzę się sam w zupełnie cichym domu. Brak głosów bawiących się dzieci sprawia, że jest on niczym wielkie mroczny grobowiec wzywający mnie, bym zszedł tam, gdzie można znaleźć tylko pogrzebane ciała. To nieistotne. Moje dzieci mnie wołają, a ja im odpowiem. Odnajdę je. Chory sen. Aha, dobra. Czyli to jest pod M. Pod M mamy notatki. Mhm. Łazieneczka. No to chodźcie. Poszpundzimy trochę. Dobra, jakieś wspomnienie. No dobrze, dobrze. Aha, tu zamknięte. Tutaj też. Ale tu jest otwarte. Dobra. I held your hand and watched the blood pool between your legs. You lived long enough to see Edwin, but not Enoch. I will take care of them, my love. I promise you this. No dobra, czyli tutaj synowie tak chyba mają na imię. Znowu ta świnia, co to jest? No tak tytułowa, no nie, można powiedzieć. Tu to znowu nic nie otworzę. To te dzieci też, że tak powiem, tutaj spały w takich klatkach? Rany boskie. Patrzcie, też znowu świnia. Okulary stłuczone. Mhm. Zejść nie mogę na dół. Mogę iść tutaj, wyżej. Papa, papa, this way. To idę, idę. Znowu, a to piłka. Ciekawe, słuchajcie, jaka ta część będzie. To krzesełka tylko mogę przesuwać.
Żadnych krzesiw, prawda, tutaj nie zbieramy. A nie mogę tego tworzyć, tak? Czy ja znowu źle... Nie, nie mogę. Co? A, strych. Bo było tam, że wołają nas na strych. Co to? Patrzcie, znowu to. Dziennik. Dokumenty. Dobra, to są te dokumenty. Dobra, a mój dziennik? A, strych i pokój dziecięce. Kiedy były jeszcze niemowlętami, spały na poddaszu. Może tam się ukryły? Pamiętam, że nalegałem, aby miały swój pokój pomiędzy moją sypialnią a gabinetem. Okej. Okay. No dobrze, jeżeli gdzieś tam utknę, to warto wrócić. Serio? Mówicie o mnie? Może ja byłem jakiś zły? Pytanie, czy jest na przykład, tu jest jakaś latarka? Aha, musisz najpierw lampę znaleźć, czyli to będzie chyba to. Patrzcie, widzieliście to? Aha. Przycisku F. Wykorzystać znalezienie drogi w mrocznych miejscach. Pamiętam, że światło nie przyciągnie... Co, co, co? Światło przyciąga niepotrzebnie uwagę, tak? Znowu łeb świni. Aby popchnąć lub pociągnąć ciężki obiekt, na przykład skrzynię, przytrzymaj lewy przycisk myszy i podczas ruchu za pomocą drążek, góra, lewy drążek, lewy drążek, lewy drążek, prawo. Wykonać silne pchnięcie w stronę, w którą skierowana jest postać, naciśnij prawy przycisk. Aha. Coś takiego. Znowu łeb świni. No ja wiem, ale... Które to było? A to. Nie mogę na to wskoczyć. Bo blokuje mnie, wiecie? O, może tak. Może się tutaj czegoś dowiem. Młotek, gwoździe. Dziwne odgłosy, serio. Może tu chodziło o ten pokój? Są jakieś notatki ciekawe, coś do poczytania. O, o, o. Odpowiedział, że zna te ruiny. Wyglądał nędznie, przeżarty przez jakąś odrażającą chorobę. Zauważyłem, że dziwnie mi się przygląda, tak jakby naprawdę chciał wiedzieć, skąd
o nich wiedziałem, walcząc z pokusą uderzenia go w twarz za tą bezczelność, po prostu uśmiechnąłem się i odrzekłem, że w mojej rodzinnej bibliotece są ciekawe książki podróżnicze. Ten niepiśmienny dureń oczywiście tego nie zrozumiał, ale zgodził się nas poprowadzić. Powiedziałem dzieciom, że to będzie niezwykła podróż, jeżeli te stare kamienie kryją w sobie bogactwo. Myślę, że będzie to pierwsza z wielu podobnych. Jakieś notatki, no dobra. Czyli to z tej wycieczki, tak? Chcę przeczytać, żebyśmy tutaj mniej więcej się nic wiedzieli o tej fabule, o co tu chodzi, nie? Co on takiego przywiózł ze sobą, jakąś chorobę? Tak się z nim dzieje, jak się dzieje. Tędy można zejść na dół. Tu też są drzwi, ale pozamykane. Na 7 spustów. Tu można oczywiście też biec, nie? Patrzcie, nawet obrazy z takich świń. O co chodzi? Tu pozamykane. Jakieś obawy? Pamiątki po podróżach, proszę bardzo. O, fuck! Dobra. A coś mi spadło. Aha, to spadło na łeb. A to jakiś obraz. Tu chyba był. Dobra. W ogóle kilka obrazów spadło. Kominek się zgasił. Spoko. Tu też spadły obrazy. Żadnych notatek nie ma, dobra. Zamknięte, zamknięte, zamknięte. O, to o tym chyba telefonie, słuchajcie, co wam mówiłem. On się przedstawi jakoś. I to będzie to. Bank odmawia mi pożyczki, ignoranckie świnie. Kiedy dzieci i służba śpią i nie mogą mnie słyszeć, siedzę sam w nocy i łkam. Moja ukochana, tak bardzo cię potrzebuję. Mówią, że roztrwoniłem fortunę, a moje ostatnie inwestycje w maszyny zrujnowały dobre imię rodziny. Co? Miałem pozostać lokalnym rzeźnikiem? Czymże są te dwie ręce w porównaniu z wieloma, które mogą pracować bezustannie i bez zapłaty po zmodyfikowaniu mechanizmów znanych z krosien i młynów? Ale jeżeli bank się uprze, wszystko pójdzie na marne. Jeżeli będą chcieli odebrać mi dom, przysięgam, że ich zabiję. Pozabijam ich wszystkich. Wezmę strzelbę. Ciekawe, czy to on pisał? On, nie? Dobra, ktoś tutaj dzwoni. Chodźcie, odbierzemy i... Hello? Precious eagle cactus fruit. Help us. Tyle? Serio? Aby przesunąć dźwignię, przytrzymaj lewy przycisk myszy i porusz myszą w wybranym kierunku. Przesunąć dźwignię? Coś się otworzyło? A tu!
schowek. Patrzcie. Dzieciaczki. Poszły dalej? Chyba tak. Dobra, nie wiem co ta dźwignia robi. Chyba zamyka w ogóle te drzwi moje, tak? Co? To wiecie co, zostawmy otwarte, bo może jeszcze będę tu musiał spieprzać. Tu można normalnie było obserwować wszystkich z tych... między ścianami. Ja pierdziele, ktoś tu był? I mnie obserwował? Patrzcie, nawet w łazience można było... O matko, zdjęcia ma. O. This dawning epoch, this age of reason, an empire grown fat, ripe for the bleeding. Pytanie, kto obserwuje między tymi ścianami? Strasznie dużo. Okej. No, muszę przyznać, że dom ten skrywa mankiet na cześć lilii, cztery szklane kule zawieszone na niebie. Człowieku, wyczyść te spodnie. Ten pot zmieszany jest z krwią. To zupełnie nie na miejscu. Okej. Jakby dalsza część tego budynku, tak? Rozumiem. Wrócić się nie da. Że jak zamknięte, to zamknięte. No nie? O matko bosko. Aby biec podczas ruchu, przytrzymaj lewy shift. A muszę? Ktoś mnie tu goni, czy jaki czort? Pamiętnik Edwina i Enocha. To są, rozumiem, że to są właśnie jego synowie, czyli październik. Tata mówi, że możemy bawić się już ze zwierzętami. Kiedyś bawiliśmy się chowanego z kukiem. Przyszedł i krzyczał na nas, a właśnie chcieliśmy ukryć się za panem niedźwiedziem. Kuk mówi, że to dlatego, że tam jest broń, ale przecież tata zawsze pozwala nam ją polerować, więc na pewno nie chodzi o to. W każdym razie w tym pokoju straszy. W nocy można usłyszeć duchy przemykające wewnątrz ścian ze skrzyniami. Często są rozłoszczone, albo przynajmniej tak to wygląda. Sądzimy, że to dlatego dzwonią łańcuchami, trzaskając drzwiami i robią podobne rzeczy. Nie lubimy tego miejsca. Właśnie, no kto chodzi? Myślę, że to nie chodzi o duchy, tu chodzi o... kogoś realnego, że tak powiem, łazi między tymi ścianami. No, trzeba przyznać, że piękny, piękny dom. Nie wiem, pałac. Można to nazwać. Stepanie. Aha, lampy się obniżyły. Patrzcie, tam dzieci pobiegły. No dobra, za chwilkę. Znowu obraz spadł. Pełno znowu tych świńskich ryjków. Co to za muza? Coś tu łazi za mną? Cyknę lampkę. Wow. Co to było, ludzie? Jadalnia. Ale wszystko nakryte, ładnie, kurde. Przecież to nie wiem, czy dobrze idę, bo tam też dzieci były.
Chryste, panie. Tu można wyjść. Mandus, do you know me? Who are you? Where are my children? Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. How? Where should I go? Hello? Hello? No właśnie, to jest to, o czym wspominałem. Chryste, panie, ile przejść. I od razu nam to fundują. A, zrobiliśmy kółeczko. No to dobra. Czy te dzieci gdzieś tu poszły? Pytanie teraz właśnie, gdzie idziemy? Czy tam? Czy tu? Aha, to jest to na zewnątrz. Czekajcie, mamy list. Będę miał gościa, cieszącego się poważaniem profesora. Przybędzie, aby ocenić moje zdrowie psychiczne po mojej długiej nieobecności w klubie. Nie jestem głupi, wiem, że ma być ich szpiegiem. Kiedy ścigali rozpruwacza, często właśnie jego proszono o opinię na temat okaleczeń i brakujących organów. A teraz przychodzi do mnie i wdzięczy się. To jego mój... Szanowny kolego, na pewno pan wciąż opłakuje stratę i może rzucę okiem na pańskie maszyny, wszak to triumf tej ery. On nie ma pojęcia, czym jest strata i czym jest ofiara. Czy mogę odmówić? To byłoby jak rozpętanie burzy i sprowadziłoby mi na głowę tłumy intruzów i złodziei. Muszę zabawić tego bufona i przestać na to, by mnie niepokoi. Może pokazać mu flaczarnię? Flaczarnię. Może jakiś o flakach? Zobaczymy, czy jego żołądek... Tak. Czy jego żołądek zaprawiony grzebaniem we wnętrznościach poddanych niezdarnym wiwisekcją dziwek jest na tyle silny, by znieść widok prawdziwych maszyn tej jego złotej ery. Może przynajmniej przedstawię go Jackowi lub chociaż jego synom. Mamy teraz mocniejsze zamki w oknach i przynosimy im zabawki. Ja pierdziele. Okej. Okej, tu nie przejdę. Rozumiem, że... Znowu coś. Po przyjęciu chwycił mnie za rękę, mówiąc: kochanie, w jaki sposób tak szybko przeszedłaś z pokoju trofeum do łazienki dla gości? Wszyscy mają cię za czarodzieja, moja droga Lilibet. Podobnie jak w domu mojego ojca, również u mnie jest dużo pokoi, w tym również tych sekretnych. No tak jak on chodził, wiecie, między tymi. Głos w słuchawce przemawia, jakby mnie znał i rzeczywiście wydaje mi się, że go pamiętam. Czuję, że coś nas łączy, niczym bliźnięta rozdzielone po urodzeniu, choć zachodzą w głowę, co to takiego. We własnym domu jestem niczym tonący, który próbuje wydostać się na powierzchnię. Wiem, że poda mną ukryte w ciemnościach znajdują się imponujące sale i korytarze. Gdybym tylko mógł znaleźć wejście. I tam, gdzie kiedyś usiedliśmy, opakując śmierć Lilith, szlochające pokoje, w otoczeniu broni, która nie pomogłaby nam w pokonaniu aniołów i wyrywaniu jej z nieba, poszukaj za obrazami, Oswaldzie, tam, gdzie kiedyś podglądałeś się w kąpieli. Dzieci na pewno znalazły te sekretne miejsce i tam się ukryły. Ale myśmy tam byli przecież. Wiecie, czego nie ma? Tak sobie pomyślałem. O kurde. Ucie, panie! Że na przykład ta lampa nie ma limitu. Chryste, panie, ale wiecie co? Tyle krwi.
Jezu, co tam jest? Tam coś leży. Dobra, jakąś maszynę trzeba uruchomić, ale ja wiem. O fu, co to jest? Aha. Coś tu wrzucić trzeba. Aby obrócić zawór, przytrzymaj lewy przycisk. Myszy wykonaj okrężny ruch myszą. Zawór będzie się kręcić zgodnie z kierunkiem obrotu. Pytanie, czy to w ogóle... Aha, dobra, to by było na tyle. No nie ma tutaj nic, co by można było wrzucić ewentualnie. Patrzcie, wyszło to coś. Ale jaja. O fuck, patrzcie, to wyszło. Pobiegło. Ja pierdzielę, wyszło to coś. Hands are bleeding, raw. I scrub and scrub, but the smell will not lift. How can I hold my children with these hands now? How can I kiss them good night with lips that have issued such instruction? No to tutaj coś będzie pełzało. Stara Selie w małym domku dla lalek. Przychodzi nocą węszyć pod twój dom. W pięknym fartuszku aż po same stópki. Loczki ma piękne, oczka niebieskie. Niczym wystająca z ziemi ręka w zimowy śnieżny dzień. Niczym ręka w zimowy śnieżny dzień. Przez okno uchylone jabłko błagać będzie. O jabłko twarz w mroku skrywa, lecz oczy ogniem lśnią, a gdy skusi cię jej pierś powabna, złapie cię, porwie i zje twe serce. Porwie i zje twe serce. Bądźcie więc grzeczni, gdy koniec roku się zbliża, aby Sally o jabłko was nie poprosiła. Sally. Niektóre drzwi powinny pozostać zamknięte. Idźcie w ślady ojca i z domu nie wychodźcie. Sally robi z niegrzecznych dzieci ciasto. Dzieci niegrzeczne w trzewiach Sally lądują. Fu. A że taki, wiecie, mroczny wierszyk. Tu możemy cyknąć. Zapominam, że można te lampy cyklać. A te można też? Nie. A można na przykład ogólnie włączyć światło, na przykład jak wchodzimy do tego pomieszczenia? Nie. Też nie. No to ciekawe, słuchajcie, coś wypuściliśmy. No to idziemy za tym, nie? Chociaż zaraz będę chciał kończyć. Aha, dobra. A, i to jest na zewnątrz. No tu jeszcze mnie nie było. A czekajcie, ja tu byłem. Aha, dobra, bo to poszło w tę stronę. To chodźcie jeszcze na zewnątrz, bo w sumie nie było mnie tu. I tutaj, tędy poszło. Proste panie, nic nie widzę. Amnezja jak nic. Było coś? Coś tu przeszło? Czy po prostu mogę... To jest taki dziedziniec chyba, wiecie? Mogę po prostu zwyczajnie sobie przejść. Ło, Jezus Maria. A nie, to tutaj to mnie nie było. Pamiątki, wypchane zwierzęta. Jezu, po co komu takie coś? Niedźwiedź. O fu! No. Aha, zamknięte. Aha. No i dobra, wiem o co chodzi, czyli te pomieszczenia się tutaj łączą ze sobą. No.
Wyjść się nie da. No i tutaj jesteśmy. I must say, my dear man, you look awful. Yes, I seem to have picked up something rather nasty in Mexico. Mm-hmm. I do understand what you've been through. A lesser man would have crumbled. Yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It will all be made clear, Professor. But first, a drink. Okay. Pogadał z profesorem. Nie wiem, czy tam dobrze zrobiliśmy, tak to... uruchamiając tą maszynę. Aha, i to jest to, i tu nie przejdziemy. Tamtędy przeszliśmy. W sensie tam, wiecie, tą maszynę włączyliśmy ją. Wyłączyliśmy w sumie. Idziemy jeszcze na górę znowu. Byśmy wiedzieli na przykład, czy idziemy tam po prostu, gdzie krew. Po śladach krwi. Stąd przyszliśmy, prawda? W ogóle. Nie, tędy już nie przejdziemy. Coś tu się otworzyło? Nie. Coś pominąłem, ale... wiadomo, czy to wino, czy krew, nie? No to widzicie, tu ewidentnie poszło tędy. Nie przejdę. No, drzwi mi się tu. I tutaj są jeszcze gdzieś jakieś... jakieś ślady, gdzie mielibyśmy jeszcze dalej pójść? Aha. A czemu tutaj na tego misia? Widzicie? O, można przesunąć. Przejście jest. Coś tu może kliknąć? Słuchajcie. To jest bardzo dobry moment, żeby zakończyć. Powiem wam, że bardziej mnie wciąga ta część, chociaż to jest dopiero pierwszy odcinek i dopiero początek tego wszystkiego, ale jednak ta fabuła bardziej mnie wciąga niż z jedynki, więc mam nadzieję, że będziecie ze mną w tej serii. Zobaczymy, jak tam dalej, co tam, o co w tym chodzi. I co, do następnego odcinka? Trzymajcie się, cześć.